Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Bardzo trudne słowa o grzechu, który nigdy nie będzie odpuszczony, który się nazywa bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie jest odpuszczony. To jest jednocześnie wskazanie, że człowiek taki nie może pójść do nieba, że kto nie ma odpuszczonych grzechów, ten nie może być zbawiony. Na czym polega taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Polega na jego nieprzyjmowaniu. Ci pobożni, uczeni w piśmie z Jerozolimy, uważający się za autorytety, za znawców Pisma Świętego, jednocześnie chcieli w swojej pokorze przyznać, że potrzebują nawrócenia, że to oni potrzebują zmiany myślenia, a nie zmieniać samego Jezusa Chrystusa. Nie mogli odrzucać, że ma moc uzdrawiania i wyrzucania złych duchów, to przypisali tę moc nie Duchowi Świętemu, ale władcy złych duchów, Belzebubowi. Belzebub znaczy dosłownie władca much, czyli takie natrętne muchy, które przylatują jak demony, które nas obsiadają. Ale to jest niemożliwe, żeby Pan Jezus związał tego mocarza, mając też sam być związanym ze złym duchem, przez złego ducha. To jest jakiś absurd. Nikt nie może pokonać złego ducha, kiedy sam nie jest wolny. I dzisiaj Pan Jezus chce nam też zwrócić uwagę, że najważniejsze jest być wewnętrznie związanym z Duchem Świętym, żeby nie odrzucać Ducha Świętego. Bo co to znaczy, że taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie nigdy odpuszczony? To znaczy, że człowiek zamyka się na Bożą łaskę. Nie chce przyjąć łaski od Ducha Świętego. Nie chce przyjąć rozgrzeszenia. Nie chce uznać najpierw grzechu, a potem prosić o przebaczenie. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To nie jest tak, że Bóg nie chce jakiegokolwiek grzechu nam wybaczyć, ale jest taki rodzaj zatwardziałości serca, który powoduje, że człowiek nie chce prosić o wybaczenie. Powie sobie: nie, ja wiem lepiej. Dzisiejszy patron, święty Franciszek Salezy, żył w czasach, kiedy bardzo często zadawano sobie pytanie, jak uzyskać pewność zbawienia. Były to czasy reformacji. Najpierw Marcin Luther stwierdził, że skoro przez uczynki nie może zdobyć zbawienia, to odrzucę uczynki.
przez samo zawierzenie Bogu, to Bóg mnie zbawi. Kalwin poszedł w inną stronę. Poszedł w taką stronę, że my już nic nie możemy zrobić, nawet nasze zawierzenie nic nie może pomóc, ponieważ już w momencie naszego stworzenia Pan Bóg przeznaczył nas albo do zbawienia, albo do potępienia. Tak zwana nauka o predestynacji, że już jesteśmy przeznaczeni, niezależnie co robimy. Ktoś będzie się starał i tak pójdzie na potępienie, ponieważ Bóg tak chciał. A więc to Bóg jest odpowiedzialny za to, czy będziemy w niebie, czy w piekle. I pod wpływem takiej nauki święty Franciszek Salezy miał w pewnym okresie swojego życia, jak był nastolatkiem, bardzo duży niepokój, że Bóg go przeznaczył na potępienie. Że cokolwiek zrobi w swoim życiu, to i tak będzie potępiony. Co uzdrowiło jego serce? Że jego serce się uspokoiło i wstąpił na drogę świętości. To nie strach, ale Boża miłość. Zawierzył Matce Bożej, Maryi. Ona stała się dla niego przewodniczką. Ona uspokoiła jego serce. Pozwól mi się poprowadzić. I całe jego życie było takim życiem szkoły Maryi. W szkole Maryi uczył się, jak kochać, jak wierzyć od Maryi. Miał charakter bardzo porywczy, ale bardzo nad tym pracował. Kiedy został w końcu księdzem, to postanowił, że przez rok będzie chodził po całej diecezji. Nie będzie siedział na parafii, tylko będzie odwiedzał, można by tak powiedzieć, wizyta duszpasterska będzie, ale poza swoją parafią, w zasadzie po całej krainie, górskich okolic, wysokie przełęcze w Alpach, pokonywał wielkim trudem przy różnych niesprzyjających warunkach pogodowych, ale odwiedzał ludzi. Chciał im nieść bardzo ważną wiadomość. Ludzie, jesteście kochani. Bóg was kocha. I też zostawił dla was prawdziwy Kościół. Nie musicie od tego Kościoła odchodzić. I nie tylko rozmawiał, kazywał im serce, tym prostym ludziom, tym góralom żyjącym gdzieś daleko od miast, ale zostawiał im też możliwość sobie w domu, żeby mogli w sposób prosty, prostym językiem przeczytać na przykład, co to jest Kościół. Definicja świętego Roberta Bellarmina była bardzo prosta. Kościół to są ci, którzy są ochrzczeni, którzy wyznają tę samą wiarę, którzy są prowadzeni przez prawowiernych, prawowitych pasterzy na czele z zastępcą Pana Jezusa na ziemi, biskupem Rzymu. Taki bardzo prosty obraz Kościoła, Kościoła katolickiego, ale bardzo prawdziwy. Podania mówią, że podczas takich wędrówek ludzie się nawracali, powracali do Kościoła katolickiego. Niektórzy mówią, że kilkadziesiąt tysięcy Kalwinów wróciło po takich spotkaniach ze świętym Franciszkiem Salezym do Kościoła katolickiego. Święty Franciszek zostawiał na słupach, na ogrodzeniach, czasem na drzwiach właśnie takie krótkie definicje katechizmowe prawdy wiary, prawdy o Bogu, prawdy o Kościele. Bo często tak jest, że człowiek oszukany, zwiedziony, nie dlatego, że jest złym wewnętrznie, tylko że dostał złą informację. Odchodzi od Boga, odchodzi też od źródła zbawienia, od sakramentów. Dlatego tak ważne jest, żeby przyjąć postawę, którą proponuje święty Franciszek Salezy. Święty Franciszek nie miał postawy krytykowania, narzekania, wytykania, ale mówił, że trzeba być jak ta łyżka miodu. Łyżka miodu jest słodka i na łyżkę miodu przyleci więcej much, to mówił, niż na całą beczkę octu. Miał też bardzo dobry humor. Potrafił z tymi ludźmi żartować,
uśmiechał się do nich bardzo często, ale też im zaproponował pewnego rodzaju życie, które było kiedyś zarezerwowane dla zakonów. Na przykład w zakonach była taka metoda modlitwy Słowem Bożym, lekcja divina, medytacje Słowa Bożego. I to przez wieki gdzieś w zakonach trwało, natomiast zwykli ludzie, prości ludzie nie mieli do tego dostępu. A protestanci mówili, że wręcz Kościół zamyka im drogę do czytania Pisma Świętego. I to chciał ukazać właśnie święty Salezy, że nie, że Kościół otwiera właśnie karty Pisma Świętego po to, żeby prawdziwie przedstawić, co tam jest ukryte, jakie skarby. Święty Franciszek Salezy też widział, jak jego mama, która go wychowywała, jak bardzo jest otwarta na życie duchowe, na Słowo Boże, pomimo tego, że żyła jako osoba świecka, to jednak w tym życiu codziennym prowadziła bardzo głębokie życie duchowe. I w książce pod tytułem Filotea pokazał święty Franciszek Salezy, jak właśnie ludzie świeccy mogą wprowadzić swoje życie, takie codzienne właśnie życie duchowe, być bardzo blisko serca Pana Jezusa. Tak jak Maryja żyła w zwykłym życiem codziennym, gotowała, sprzątała, prała, a jednak prowadziła bardzo głębokie życie duchowe. Dzisiaj święty Franciszek Salezy jest patronem właśnie dziennikarzy katolickich, prasy katolickiej, różnych wydawnictw, ale także zakonów salezjanek i salezjanów, a także jest założycielem, razem z Marią de Chantal założył siostry klauzurowe, siostry wizytki. Tu w kościele na Krakowskim Przedmieściu mamy siostry wizytki, które są właśnie założone przez świętego Franciszka Salezego. Święty Franciszek Salezy, napełniony Duchem Świętym, mógł czynić dzieła Boże. Prośmy, abyśmy i my napełniali się Duchem Świętym, aby nie tyle widzieć dookoła zło, ale mieć moc i siłę, aby to zło Bożym dobrem zwyciężyć.